prawda. No. A jak to zniósł ten... To Feller, Westlusser. Ale wielgas. Holofernes Meyersdorf. Do usług. A oto moi synowie. Bernie, Franklin i Hugo. Miło. Geralt z Rivii. Wiem, kim jesteś. Poznałem po włosach. Szczerze mówiąc, czekałem na kogoś takiego jak ty. Pewnie chodzi o barciowe widziadło. Widziałem zlecenie. Zgadza się. Pustoszy moją pasiekę. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Tędy za mną. To taki pszczelarski przestrzeń. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczykami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. Widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. A jakby z niziołka zrobić wiedźmina, a? Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Krew zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek. To ich warciowe widziadło ma dość sporą nogę, te ślady jest ciężkie. A to Feller,
ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Patrzcie na tego! Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Jest sadzawka, muszę być uciekać. Raczej nie one zniszczyły ulicę. Yeah.
się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Chodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zareguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Ciowe widziadło jasne.
Thank you.
Chciałbym być sobą. Barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze 2 tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej ludzi. Dzięki, Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Dziś, chłopcy, wracamy do domu. Jutro czeka nas ciężki dzień. Trzeba odbudować ulej, które spuścił Oga. Witajcie! Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabuszów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć. Ale odliczę zniżkę dla seniora. I tak zedrzesz jak za zboże. O, mi się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Potwory zostawiły jakieś ślady? Odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Chyba wilcze ślady. Coś tu się nie zgadza. Ale co Smokowa?
ślady małych stóp. Ciekawe. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matura mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednym. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. Ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. Ale dobrze, pomyślę o tym.
Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert.
to morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Tak, znam Geralta. Dupę komuś ratował, nastawiając kark. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Ceraneczka. Równie piękna. Dzięki. Talentowana. Dobrze? A to... Wygląda dobrze? Geralt z Rivii. Dziękuję. Jaskier dużo mi o tobie opowiada. Kupiłam ci, bo po prostu nie masz już ci ze żadną. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Że w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb z Igiego Rojvena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Rojven? Co to za jak? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy trollska. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. A co mu odbił? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. To też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie tylko. Tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Zigim Rojvenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę z tym. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Zigim Rojvenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem. Rojven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Sam wróci. Bywajcie.
chyba przez to. Ostatnich wyścigach u Begelbudu? Kowirus ulega, wojna jest i wciąż mają. Co tam? Jeszcze odpierdala. Czym mogę służyć? Co dzisiaj serwujecie?
Thank you.